Konsekwencje postawy dekadenckiej. Aby scharakteryzować powyższy temat, powinniśmy najpierw wyjaśnić, kim tak naprawdę jest dekadent. Według słownika języka polskiego jest to przedstawiciel dekadentyzmu. Tego rodzaju definicja jest nie tyle śmieszna, co bezużyteczna. Który wiadomo, że jeśli dany człowiek nie wie, kim jest dekadent, to tym bardziej nie może być w stanie określić, co oznacza dekadentyzm. Tego powinniśmy wyjaśnić najpierw to określenie. A więc dekadentyzm stanowi tendencję w kulturze i obyczajowości schyłku XIX wieku, będące wyrazem przekonania o zmierzchu cywilizacji europejskiej. Tego rodzaju stwierdzenie wyjaśnia nam więc, że dekadent jest to, tak jak według drugiej definicji słownikowej, człowiek mający pesymistyczne nastawienie do życia i świadomość schyłku, lecz w kontekście sztuki końca XIX wieku. Uważam jednak, że sztuka dekadencka nie musi zamykać się tylko w tym przedziale czasowym. Na przykład współczesnego dekadenta można uznać poetę wyklętego Jima Morrisona, który w swojej twórczości, nie tylko muzycznej, ale i lirycznej, wielokrotnie propagował tego rodzaju tezy obok tematów romantycznych, jak podróż czy miłość. Na uzasadnienie przytoczę fragment utworu wydanego przez wytwórnię Elektra w 1967 roku pod tytułem The End, czyli po przetłumaczeniu na polski jest to typowo dekadencki tytuł wyrażający główne założenie nurtu neoromantycznego, czyli po prostu koniec. Wybrałem go nie tylko dlatego, że jest to jedna z lepszych kompozycji grupy The Doors, której nazwa została zaczerpnięta od eseju Aldusa Huxleya pod tytułem Drzwi percepcji 1954 roku, który moim zdaniem nawiązywał do młodopolskiej postawy charakteryzującej się zażywaniem narkotyków, ale w szczególności dlatego, że autor nawiązał w nim do myśli swojego ulubionego filozofa dekadenta Friedricha Nietzschego. Nietzsche stwierdził bowiem, że kultura europejska jest zdegenerowana i niszcząca, a chrześcijaństwo jest religią słabych i biednych. Z tego względu uważam, że nawiązanie do grupy hipisowskiej jest jak najbardziej odpowiednie dla pracy o podstawie młodopolskiej. Same założenia filozofii dzieci kwiatów są moim zdaniem renesansem młodej Polski w nowym, bardziej współczesnym i amerykańskim wydaniu. Koniec. Naszych wielkich planów koniec. Wszystkiego, co ma miejsce, koniec. Ni bezpieczeństwa, ni niespodzianki. Koniec. Więcej nie spojrzę w twoje oczy. Już. Chodź, podążaj za mną. Przekrocz morze, nieskończenie. Chodź, podążaj za mną. Przekrocz morze, nieskończenie. Możesz pojąć, jak byłoby bez ograniczeń i wolno, bez pirackiej potrzebie czyjejś obcej dłoni w tym desperackim świecie. Zagubiony w rzymskim szaleństwie bólu i w szaleństwie wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci są szalone. Czekasz na letni deszcz. Tak. Na skrzydłach miasta czai się niebezpieczeństwo. Gdzieś królewską autostradą. Inne sceny w kopalni złota. Idź autostradą na zachód, kochanie. To już jest koniec, piękna przyjaciółko. To już jest koniec, moja jedyna przyjaciółko. Koniec. To boli puszczać cię wolno, ale ty nigdy nie pójdziesz za mną. Koniec śmiechu i niewinnych kłamstw. Koniec nocy, w której próbowaliśmy umrzeć. To już koniec. Wybuch. Jak blisko do ostatecznego cięcia. Upadam. Słodka czerń. Dziwny świat, który czeka i patrzy. Starodawny strach przed brakiem egzystencji. Jeśli nie ma problemu, to po co o tym wspominać? Wszystko, co wypowiedziane, znaczy właśnie to. Swoje przeciwieństwo i wszystko inne. Żyją. Umierą. Jeden. Dziki do strachu. Telefon dzwoni. Pukanie do drzwi. Czas iść. Nie.
Gdyby tytuł pracy brzmiał Konsekwencje postawy dekadenckiej w XIX wieku, wtedy twórczość Morrisona z pewnością odbiegałaby od tematu. Jak ze względu na fakt, że zostałem poproszony o scharakteryzowanie konsekwencji, jakie ze sobą niosła zarówno w życiu twórców, jak i w literaturze postawa dekadencka, sądzę, że opisanie jej na podstawie życiorysu dwudziestowiecznego poety amerykańskiego, a nie XIX-wiecznego polskiego, nie będzie pisaniem na zły temat. Na podstawie przytoczonych utworów uważam, iż udowodniłem, że z całą pewnością był on dekadentem. Zacznę od konsekwencji, jakie niosła postawa dekadencka w życiu twórcy. Przekonanie o bezsensowności istnienia z całą pewnością czyniło go człowiekiem odważnym i z tego powodu zdolnym do niemal wszystkiego. Wpłynęło to też w dużym stopniu na jego twórczość, której w sposób nawet wulgarny wykazał się o erotyce, co w jego czasach wzbudziło ogromne oburzenie. Był przed to też człowiekiem nieprzygotowanym do tytułu Boga Roka, który został obwołany w ciągu kilku lat swojej kariery. Obyczajowość jego czasu, bunt społeczny, którego był jednym z głównych propagatorów, doprowadziły też do zrujnowania wielu rodzin. Dziś uciekały z domu, używały narkotyki, aż nawet doszło do takiego absurdu, że rzuciły buty i boso podążały przez wielkie metropolie amerykańskie. Jego znacznie bardziej nasilony dekadentyzm niż u twórców XIX-wiecznych miał więc wpływ na miliony ludzi. Na przykład na jednym z koncertów w 1969 roku w Miami Morrison nawoływał do zmiany świata. Według pozytywnej wersji wydarzeń pod wpływem narkotyków udał, że obnaża się, jak twierdzono, pokazał jedynie rękę, która w egipskich ciemnościach sceny zdawała się być jego członkiem. Jim mógłby uniknąć procesu sądowego, gdyby nie fakt, że w ślad za nim poszedł cały tłum. Dekadenckie szaleństwo przybrało więc wymiar niespotykany dotychczas. Bowiem przedstawiciele tej filozofii w XIX wieku nigdy nie mieli tak wielkiego wpływu na rzeszę fanów. Stało się to bowiem możliwe dzięki upowszechnieniu środków masowego przekazu, takich jak telewizja. Z tego powodu miał on siłę wpływu na społeczeństwo niemal równą Adolfowi Hitlerowi. Życie jest jak wieniec cierniowy, a koniec jest jak wyzwolenie, powiedziałby Morrison. Pragnienie śmierci było przyczyną jego rozwiązłego życia pełnego przypadkowych kontaktów seksualnych, tak jak miało się to u polskich twórców młodopolskich. Wynikało to z faktu, że skoro życie ma na celu nas gnębić, musimy zrobić wszystko, aby w tym przeszkodzić. Z tego powodu konsekwencją dekadentyzmu był egoizm. Jim nie przejmował się on nieradzone dzieci czy los kobiet, którymi się kochał. Tak samo nie odczuwał winy moralnej za zażywanie narkotyków, które miały mu pomóc jedynie zmniejszyć ból. Wiara w zło otaczającej rzeczywistości zasłoniła przed nim fakt, że środki tego typu przede wszystkim są równie niemoralne jak samobójstwo. Niewłaściwa wizja świata świadomie uczyniła go wrogiem tego, co słuszne. I piści bowiem uznają, że cywilizacja zmierza ku upadkowi z powodu egoistycznego, konsumpcyjnego społeczeństwa. W początku wydawało mi się to być słuszne, lecz tylko na chwilę. Tak naprawdę są to ludzie, którzy szukają samych siebie. Pod pozornie dobrym hasłem miłość i pokój niesie także lenistwo, głupota, smutek, rozwiązłość, a ogólnie rzecz biorąc zdemoralizowanie i ucieczka od jedynych właściwych chrześcijańskich poglądów, przynajmniej według mojego subiektywnego odczucia. Ale z całą pewnością z tych powodów większość ludzi wyznających tą ideologię zmarła i tryb życia był bowiem tylko na pozór Chrystusowy. Z pewnością czytelnik jest w stanie mi zarzucić ponowne odbieganie od tematu. Jednak proszę najpierw zauważyć, że dzieci kwiaty były przede wszystkim neodekadentami, o czym zwykło się nie mówić. Różnica polega wyłącznie na powodzie, dla którego sądzono, że cywilizacja zmierza ku końcowi. W XIX wieku był to schyłek pewnej epoki. Nastrój, który stanowił dodatek do podstawy słowotwórczej nazwy wieku po 1000 latach, miał zostać zastąpiony innym, estrój. Zaś w latach 60. XX wieku mamy przede wszystkim do czynienia z buntem nie tylko przeciw konsumpcyjnemu trybowi życia, ale i kościołowi, czy ponownym wybuchem walki o prawa kobiet, które w odróżnieniu od ruchu pisowskiego objęły cały świat. Dekadentyzm w tym przypadku spowodowały więc przede wszystkim przemiany społeczne. W
Człowiek pogrążony w neoromantycznej melancholii nie dostrzega żadnych autorytetów, a jeśli wierzy w Boga, z pewnością ma do niego żal. Stąd i hasło. Sztuka dla sztuki. Najbardziej samolubny ze wszystkich założeń artystycznych, jakie udało mi się do tej pory poznać. Nie obchodzi nas pomaganie innym, myślenie, bo chce się podbić bólu, a jeśli wam się to spodoba, to ofiarujemy was z waszych pieniędzy, aby znów pogrążyć się w narkotycznym transie. Wszyscy powinniśmy tak postępować, aby jak najszybciej zdechnąć. Lepiej by było, gdybyśmy wszyscy popełnili od razu zbiorowe samobójstwo. Mógłby powiedzieć artysta z przełomu wieku. Uważam, że żadne instytucje nie powinny promować tego rodzaju postęp, ponieważ dekadent to przede wszystkim człowiek oddalony od Boga, który przez złą filozofię oszukał sam siebie, nie tylko w kontekście XX wieku, ale przede wszystkim w schyłku XIX wieku. W dziele Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem Wesele tak naprawdę możemy dostrzec niechęć wyzwolenia Polaków spod zaboru. Ale czy był to główny cel napisania tego wybitnego dzieła? Nie. Sztuka dla sztuki. Oznacza to, że autor napisał ten dramat jedynie dla siebie. Moim zdaniem uznał, że wszelka walka jest bezsensowna. Pokazał tragizm narodu polskiego. Nie ma sensu walczyć, bo już jest koniec i czeka na śmierć. Zdanie, miałeś chamie złoty róg. Ludzi robiący głównie smutek. Nie wskazuje mu, jak podnieść się z niedoli, z zaboru. To tak, jakby umierającemu powiedzieć, wiesz, umierasz, nic ci już nie pomoże. Będziesz cierpieć. Kiedy Kościół katolicki i w tym Słowo Boże mówią, aby pocieszać strapionych. Czy to jest dobre pocieszenie? Nie. Aby wyjść z niedoli, trzeba przede wszystkim dać drugiemu człowiekowi siłę walki. Jeśli naród umiera, trzeba go podnieść na duchu i wydobyć go z ruiny. Konsekwencją postawy dekadenckiej w literaturze było więc przede wszystkim powodowanie poczucia bezsensowności i smutku u odbiorców. To była demotywacja do walki. Właśnie nie wykluczam, że Wyspiański mógł mieć inne intencje. Nie ma jasnej odpowiedzi, taka jest moja teoria. Ze współczesnych twórców wydaje mi się, że gadentem był również Edward Stachura, który tak nienawidził własnego życia, że odważył się popełnić samobójstwo. Również jak James Douglas Morrison jest zaliczony do grona poetów wyklętych, czy może lepiej przeklętych. Na zakończenie mojej pracy przytoczę fragment jego dzieła. Umieram za winy moje i nienawiść moją, za brak, który czuję każdą cząstką ciała i każdą cząstką duszy. Nawet obłęd nie został mi zaoszczędzony, bo wszystko mnie boli straszliwie. Uduszę się w tej klatce. Samotna jest dusza moja aż do śmierci. Ukończy się w pole ostatni papier, już tylko krok i niech żyje życie, bo stanąłem na początku, bo pociągnął mnie ojciec i stanę na końcu i nie skosztuję śmierci.